Szybkie i łatwe rozliczenie miesiąca w takseon. W tym filmie pokażę Ci, jak w szybki i prosty sposób zamknąć rozliczenie danego miesiąca. Takseon automatycznie wyliczy wartości należnych podatków i składek ZUS. Przejdźmy do sekcji rozlicz okres. Widzimy w niej trzy obszary związane z naszymi rozliczeniami: zapłacone składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy oraz w przypadku płatników VAT. Podatek i pliki od PKV7 V7K. Jeżeli wprowadziliśmy wszystkie dokumenty, które mają wziąć udział w rozliczeniach, powinniśmy zapisać rozliczenie okresu poleceniem zapisz rozliczenie. W ten sposób takson wygeneruje dla nas rozliczenia dla danego okresu. Możemy je pobrać w jednym pliku. Jeśli jesteśmy płatnikami VAT, za pomocą polecenia wyślij JPK możemy przesłać pliki v 7 v V7K. Do Ministerstwa Finansów. Pamiętaj: o prawidłowej wysyłce pliku oraz deklaracji świadczy wygenerowane UPO. Jest ono widoczne w programie w sekcji Rozlicz okres. W przypadku podatku dochodowego oraz składek ZUS nie wysyłasz z programu żadnych deklaracji. W celu rozliczenia podatku dochodowego musisz wpłacić wyliczoną kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Dopiero na koniec roku podatkowego składasz zeznanie roczne PIT. I jest to jedyna deklaracja składana w celu rozliczenia Twojego dochodu. W sekcji Raporty dostępne są dla nas roczny widok rozliczeń, ewidencja KPIR, rejestry sprzedaży i zakupu VAT oraz pliki od PK wysyłane na żądanie organów podatkowych. Każdy z tych raportów można pobrać lub wydrukować w zależności od naszych potrzeb. Pamiętaj, po zapisaniu rozliczenia okresu program uniemożliwi dodanie dokumentów z datami z tego okresu. Jeżeli będziemy chcieli dodać taki dokument, konieczne będzie usunięcie zapisanego rozliczenia. To, w jaki sposób wykonać korektę rozliczeń, pokazaliśmy w naszym kolejnym filmie na YouTube. I gotowe! Teraz zrób to samo dla swojej firmy i rozlicz okres księgowy w Taxeon. Dziękuję za uwagę.